trasie Warszawa-Lublin pasażerowie będą mogli liczyć na krótszą podróż. Obecnie wynosi ona 2 godziny i 17 minut. Po modernizacji skróci się nawet do 90 minut. Prokuratura Krajowa powołała specjalne zespoły śledczych na Światowe Dni Młodzieży. Będą one prowadzić czynności w sprawie ewentualnych przestępstw, m.in. podczas zbiorowych zakłóceń porządku, mówi prokurator Maciej Kujawski z działu prasowego Prokuratury Krajowej. 2 zespoły na poziomie Prokuratury Krajowej, które będą się zajmowały 2 kategoriami spraw. Jedne to będą takie, które możemy przewidywać, że mogą zaistnieć. Chodzi o zbiorowe zakłócenie porządku publicznego, zdarzenia mogące wywołać panikę w tłumie, katastrofę w ruchu drogowym lub kolejowym. I drugi zespół dotyczący ewentualnych poważniejszych zdarzeń, takich jak wypadki, katastrofy w ruchu lotniczym, zdarzenia polegające na bezprawnym użyciu broni palnej lub ładunku wybuchowego, zdarzeń, które mogły polegać na uprowadzeniu osób, ataków na organy państwowe za pomocą narzędzi teleinformatycznych podczas tego zdarzenia. I te działania będą koordynowane na poziomie Prokuratury Krajowej. Prokuratorzy z Prokuratury Krajowej, prokuratur w Katowicach i w Krakowie oraz jednostek im podległych pełnić będą również całodobowe dyżury w pracy. Ponadto opracowano procedury wspólnych działań ze służbami, czy w przypadku na przykład naruszeń przestrzeni powietrznej przez drony. Jak informowała Prokuratura Krajowa, dodatkowe działania w związku ze Światowymi Dniami Młodzieży będą podejmowane w całym kraju. Co najmniej 10 osób zginęło w eksplozji 2 bomb w Mogadiszu, stolicy Somalii. Do jednej z nich doszło przed punktem kontrolnym na drodze do lotniska, drugiej w pobliżu siedziby sił pokojowych Unii Afrykańskiej i ONZ, poinformowały źródła policyjne. Odpowiedzialność za atak wzięli na siebie talibowie z islamistycznego ugrupowania Al-Shabaab, somalijskiej gałęzi Al-Kaidy. Według AFP przed siedzibą Unii Afrykańskiej i ONZ-u eksplodował samochód pułapka. Międzynarodowy port zamienił się w fortecę od momentu ulokowania w pobliżu głównej bazy sił misji Unii Afrykańskiej w Somalii. Liczy ona 22 tysiące żołnierzy. Pomaga rządowi w walce z Al-Shabaabem. A od lat Al-Shabaab prowadzi w Somalii wojnę wewnętrzną, aby usunąć z kraju rząd popierany przez Zachód i wprowadzić prawo szariatu. Siły tego ugrupowania zostały wyparte z Mogadiszu w sierpniu 2011 roku. Dziś zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne deszcz i burze, lokalnie z gradem. Temperatura maksymalna od 26 stopni na zachodzie do 31 na południowym wschodzie, a nad morzem od 23 do 25 stopni. Wiatr na wschodzie słaby, zmienny, na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany północny. W czasie burz porywy wiatru do 75 km na godzinę, a na barometrach w Warszawie 1006 hektopaskali ciśnienie będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja. Drodzy Państwo, dziś w audycji dla małżonków i rodziców podejmiemy temat osamotnienie i zagubienie się młodych małżonków. Naszym gościem będzie pan doktor habilitowany Mieczysław Guzewicz, teolog biblijny i pastoralny, świecki konsultor Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw rodziny. Początek spotkania, godzina 21.30. Wybrane problemy, temat artykuły z codziennej prasy polskiej. Lista katów. Rosyjski memoriał ujawnił spis 40 tysięcy stalinowskich katów. To ich rękami Stalin dokonał wielkiej czystki, budując nowe społeczeństwo sowieckie. Najważniejsza jest prawda. W naszym dzienniku rozmowa z nowym prezesem Instytutu Pamięci Narodowej, doktorem Jarosławem Szarkiem. Mieć odwagę sprzeciwu. Jeśli polityk naprawdę chce służyć ludziom, nie może głosować przeciwko życiu. W naszym dzienniku wyjątkowy wywiad z Mary Wagner, kanadyjską obrończynią życia. Orędzia Anioła Stróża Polski. Czy chcemy być narodem prawdziwie wolnym? Od kogo to zależy? W naszym dzienniku kolejne orędzie. Oczy całego katolickiego świata zwrócone na Polskę. W naszym dzienniku rozmowa z księdzem kardynałem Stanisławem Ryłko z Watykanu, a także kolorowe kartki pamiątkowe dla pielgrzymów Światowych Dni Młodzieży i dla każdego z nas. Były to wybrane problemy, tematy, artykuły z codziennej prasy polskiej. Drodzy Państwo, jak
wiemy, dziś rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży. O godzinie 17.30 na krakowskich Błoniach będzie miała miejsce msza święta inaugurująca to wydarzenie pod przewodnictwem Jego Eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza, metropolity krakowskiego. Jutro o godzinie 16 powitamy na naszej ziemi Jego Świątobliwość Ojca Świętego Franciszka. O 17 nastąpi oficjalne powitanie na Wawelu z udziałem głowy państwa i władz państwowych. O 18.15 w katedrze wawelskiej Ojciec Święty spotka się z biskupami, a o 21.00 pojawi się w oknie domu arcybiskupów krakowskich, by spotkać się z wiernymi. W czwartek 28 lipca Ojciec Święty uda się do Narodowego Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski na Jasnej Górze. O 9.30 nawiedzi kaplicę cudownego obrazu, spotka się z wiernymi i przewodniczyć będzie Eucharystii z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski na Błoniach Jasnogórskich. W godzinach popołudniowych Ojciec Święty powróci do Krakowa, gdzie zostaną mu przekazane klucze do miasta. O 17.30 nastąpi ceremonia powitania Ojca Świętego przez młodzież na krakowskich Błoniach. O 20.30 ponownie ukaże się w oknie domu arcybiskupów. W piątek 29 lipca w godzinach porannych Ojciec Święty uda się do Oświęcimia, gdzie złoży wizytę w byłym KL Auschwitz-Birkenau. O 16.30 odwiedzi chore dzieci w szpitalu dziecięcym w Krakowie Prokocimiu. O 18.30 powróci na krakowskie Błonia i wraz z młodzieżą weźmie udział w Drodze Krzyżowej. O 21.00 tradycyjnie pojawi się w oknie papieskim. W sobotę 30 lipca o 8.30 Ojciec Święty nawiedzi krakowskie Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach i przewodniczyć będzie w modlitwie w kaplicy świętej Faustyny. O 9.15 będzie miała miejsce liturgia pojednania. O 10.15 w Sanktuarium świętego Jana Pawła II Franciszek przewodniczyć będzie mszy świętej z kapłanami, osobami konsekrowanymi i seminarzystami z Polski. Wieczorem o 19.00 wraz z młodzieżą weźmie udział w czuwaniu modlitewnym na terenie kampus Misericordia pod Wieliczką. W niedzielę 31 lipca Ojciec Święty ponownie przebędzie na kampus Misericordia, by o godzinie 10.00 przewodniczyć mszy świętej z młodzieżą, a na jej zakończenie ogłosi gospodarza następnych Światowych Dni Młodzieży. Po południu na godzinę 17.00 zaplanowano spotkanie z wolontariuszami Światowych Dni Młodzieży, a o godzinie 18.15 będzie miała miejsce ceremonia pożegnania Ojca Świętego Franciszka na lotnisku w Krakowie-Balicach. Mamy nadzieję, że ten wyjątkowy czas dla Kościoła, szczególnie polskiego, będziemy przeżywać wspólnie. Drodzy słuchacze, audycja Aktualności Dnia to stały punkt programu Radia Maryja. Zapraszamy codziennie od poniedziałku do soboty o godzinie 13.10 i po godzinie 16.00 oraz na powtórkę tej audycji w programie nocnym o 4.10, a w sobotę o 3.35. Aktualności Dnia to prawdziwa i bieżąca analiza wydarzeń w Polsce i na świecie. Wysłuchaj, przemyśl, przekaż innym. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Przed mikrofonem ojciec Dariusz. Witam Państwa. We wtorek 26 lipca zapraszam na Aktualności Dnia. Dzisiaj rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży. Jak słyszeliśmy od mszy świętej o godzinie 17.30 transmitowanej przez Radio Maryja i telewizję Trwam. Mszy świętej na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży przewodniczyć będzie przyjaciel i świadek świętości Jana Pawła II, inicjatora Światowych Dni Młodzieży, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz, metropolita krakowski. A do uczestników Światowych Dni Młodzieży wczoraj swoje orędzie skierował przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Posłuchajmy tych słów. Drodzy młodzi przyjaciele, razem z wszystkimi księżmi, biskupami pragnę każdego i każdą z Was zachęcić do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Będzie to niezwykłe i ogromnie ważne wydarzenie dla całego świata, Kościoła i naszej ojczyzny. Dlaczego niezwykłe? Ponieważ to krakowskie spotkanie wyjdzie naprzeciw podstawowemu pragnieniu człowieka nawiązywania więzi. Chcemy mieć przyjaciół, chcemy należeć do wspólnoty, szukamy bliskości i zaufania. Bo tego rodzaju doświadczenia otwierają nas na świat i drugiego człowieka, prowadzą do autentycznej miłości, która jest podstawą budowania silnej rodziny, podstawą naszej przyszłości.
Światowe Dni Młodzieży to doświadczenie wyjątkowej wspólnoty, które pozostanie nam na całe życie. Jestem też przekonany, że te Dni Młodzieży pomogą nam w odkryciu piękna życia. Spotkanie z pełnymi entuzjazmu młodymi ludźmi z całego świata niesie ze sobą energię, która wyzwala nas od banału niejakości, od płcizny, monotonii i rutyny. Niesamowity dynamizm młodych przypomina nam, że ludzie zostali stworzeni do rzeczy wspaniałych, do pełni życia, do niekończącego się szczęścia. Każdy z nas jest stworzony z miłości i dla miłości, dlatego niemożliwe jest pełnia życia bez tej największej miłości, którą jest sam Pan Bóg. O czym zresztą pisał święty Augustyn w słowach: niespokojne jest nasze serce, dopóki nie spocznie w Tobie. Dzisiaj łatwo nam stracić punkty odniesienia, filary, na których pragniemy budować swoje życie. Młodość doświadcza niepewności i lęku, co często prowadzi do poczucia zagubienia i konformizmu, i doświadcza poczucia tymczasowości i chwilowych atrakcji, które nie dają prawdziwej radości i nie prowadzą nas do Boga i ludzi. W takiej sytuacji Światowe Dni Młodzieży są szansą na odnalezienie swojego miejsca w Kościele i świecie, szansą na pogłębienie wiary, szansą na odnalezienie swojego miejsca w miłosiernym sercu Jezusa. Być może właśnie w tym tkwi sekret ich przyciągania. Są to bowiem dni pełne doświadczenia miłości, dlatego uczestniczą w nich także ci, którzy podzielają naszą wiarę Jezusa Chrystusa, jak i ci, którzy są niezdecydowani, wątpią albo nie wierzą w Chrystusa. Tematem nadchodzącego spotkania będzie zdanie z Ewangelii świętego Mateusza: błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią. To błogosławieństwo zaprasza nas do stania się znakiem i narzędziem miłosierdzia Boga. Zaprasza do doświadczenia i przekazywania miłosierdzia Bożego. Zaprasza do jednego z najtrudniejszych uczynków miłosierdzia, jakim jest przebaczenie. Przebaczyć tym, którzy nas obrazili, którzy wyrządzili nam zło, którzy nas zawiedli, porzucili, zdradzili. I tym wszystkim, których uważamy za naszych wrogów, to znaczy otworzyć nowy rozdział w swoim życiu. To znaczy uwolnić się od żalu, smutku, żałości i zemsty. To znaczy żyć szczęśliwie. Tak, jedyną drogą do przezwyciężenia zła jest miłosierdzie. Sama sprawiedliwość nie wystarczy. Tylko sprawiedliwość złączona z miłosierdziem służy budowaniu przyszłości. Dzisiaj święci siostra Faustyna i Jan Paweł II zapraszają nas do swego miasta, do Krakowa. Przez kilka dni Kraków będzie waszym miastem. Będzie miastem ludzi młodych, szukających miłości, miłosierdzia. Będziecie chodzić ścieżkami apostołów miłosierdzia, aby, jak mówił Jan Paweł II, rozniecać iskrę Bożej łaski, przekazywać światu ogień miłosierdzia. Miłosierdziu Boga świat znajdzie pokój, a człowiek szczęście. Drodzy młodzi rodacy, raz jeszcze zapraszam was wszystkich jak najserdeczniej do wzięcia udziału w spotkaniu z Ojcem Świętym Franciszkiem. Wiem, że ta decyzja może wam wydawać się trudna. W jej podjęciu przeszkadzają nieraz głosy zniechęcające, tak was, jak i waszych rodziców. Nie dawajcie im wiary. Przybywajcie na spotkanie w Krakowie razem z waszymi biskupami, waszymi księżmi, waszymi wspólnotami, ruchami kościelnymi. Korzystając też z okazji, pragnę jak najserdeczniej podziękować diecezjom, parafiom, sanktuariom, wspólnotom zakonnym, stowarzyszeniom i ruchom kościelnym, które z poświęceniem przygotowały Dni Młodych Diecezja. Specjalne podziękowanie kieruję do tych, którzy przyjmują w swoich mieszkaniach przybywających do nas gości z całego świata. Dziękuję także władzom państwowym, które z dużą życzliwością włączyły się w proces przygotowań do tego spotkania. Drodzy młodzi, Kościół liczy na was. Kościół i świat potrzebuje waszej żywej wiary. Wiary twórczej, miłości i dynamizmu, waszej nadziei. Niech Pani Jasnogórska, nasza Matka i Królowa, towarzyszy wam. Niech wstawia się za każdym i każdą z was, abyście dzięki spotkaniu z papieżem Franciszkiem, Piotrem naszych czasów,
mogli stać się nowymi ludźmi, mogli stać się przyszłością Kościoła i naszej ojczyzny. Było to orędzie księdza arcybiskupa Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, zapraszające młodzież na Światowe Dni Młodzieży. One rozpoczynają się już jutro. W Krakowie są oczywiście także nasi wysłannicy i nasze ekipy z panią minister Beatą Kempą, szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Po godzinie 12 dla telewizji Trwam rozmawiał ojciec Piotr Detlaff prosto z Krakowa. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Bardzo gorąco witamy i pozdrawiamy wszystkich widzów telewizji Trwam z naszego studia, studia Światowych Dni Młodzieży. Drodzy Państwo, jesteśmy w centrum Krakowa, w sercu królewskiego Krakowa. To tutaj, dosłownie za kilkadziesiąt minut rozpoczną się 31. Światowe Dni Młodzieży. W naszym studiu witam bardzo serdecznie naszego gościa, szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, panią minister Beatę Kempę. Szczęść Boże, pani minister, witam i pozdrawiam. No szczęść Boże, nareszcie z Krakowa. Tak cieszymy się, że nadszedł ten dzień po wielu, wielu miesiącach bardzo żmudnych i ciężkich przygotowań, ale dzisiaj widzę, że warto było. Radość wielka udziela się absolutnie. Tutaj siedzimy, przemieszczają się tłumy młodych ludzi. Także myślę, ojcze, że tak mamy razem ze 30 lat mniej. Mniej, tak. Pani minister jest także odpowiedzialna za przygotowania do wizyty Ojca Świętego Franciszka w naszej ojczyźnie, ale także pani minister przez wiele tygodni działała przy zespole dotyczącym organizacji Światowych Dni Młodzieży. Na Bazylice Mariackiej rzeczywiście elektroniczny zegar odlicza już minuty do rozpoczęcia Światowych Dni Młodzieży. One rozpoczną się o godzinie 17.30 mszą świętą sprawowaną na krakowskich Błoniach pod przewodnictwem metropolity krakowskiego, jego eminencji księdza kardynała Stanisława Dziwisza. Czy Polska jest rzeczywiście przygotowana? Czy rozpoczynamy z dopiętym guzikiem w ostatniej dziurce? No chcę ogłosić telewizji Trwam. Właściwie to jest taka pierwsza dzisiaj możliwość, z czego bardzo się cieszę. Tak, jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi, zapraszamy. Jesteśmy gotowi też na wszelką pomoc. Polacy są bardzo gościnni. Ja chcę z tego miejsca powiedzieć, że trzeba by było godzinę dziękować tak naprawdę niemalże wszystkim tym, którzy pomogli, którzy się przyczynili. Począwszy od wojska, policji, Biura Ochrony Rządu, strażaków i ochotników, ale też przede wszystkim Państwowej Straży Pożarnej, po wszystkie możliwe służby medyczne przede wszystkim, ale i też samorządowcy, którzy włączyli się właściwie nie chcąc jakichś specjalnych pieniędzy, nie patrząc na nic, naprawdę włączyli się. Wczoraj byłam obecna też w Bronowicach, na jednym z pól namiotowych, prywatnie urządzonych przez serdecznych ludzi. 300 Niemców, za chwilę dobrną inni. Naprawdę wielki festiwal gościnności polskiej. I myślę, że to jest zapięte na ostatni guzik, to jest jedna strona medalu. Ale druga to taka, że wciąż wszyscy są tu gotowi nieść wszelką pomoc, jeśli idzie o informacje, a nawet polski rząd przygotował polski pawilon, tak zwany polski pawilon niedaleko Wawelu, gdzie można obejrzeć na przykład drona, na przykład łazika marsjańskiego wymyślonego i stworzonego przez młodych Polaków, ale i też się posilić. Jest tam polska żywność, za darmo możecie pójść, dostaniecie jabłka, dostaniecie jogurty, soki, marchewki, kabanosy. Także naprawdę można się posilić. Ogromną popularnością cieszą się polskie pierogi. A już się dowiedzieliśmy od grup między innymi, które przybyły z Italii, ale także ze Słowacji i Czech, więc polskie pierogi przypadły do gustu. Tak, ja myślę, że i wiele innych specjałów przypadnie tutaj młodym ludziom do gustu. Widać po ich minach, że chyba są tutaj dobrze nakarmieni, uśmiechnięci, wyspani, że czują się u nas bardzo dobrze. Widzę, że podziwiają też zabytki, wstępują do kościołów bardzo licznie. Naprawdę jestem też pod wrażeniem tej młodzieży. To jest młodzież, od której można się wiele uczyć. I ja myślę, że obserwując ich tu od kilku dni, byłam też w archidiecezji gdańskiej,
tam, gdzie arcybiskup Sławoj Leszek Głódź w kilku językach mówił przepiękną homilię do tych młodych ludzi w Bazylice Mariackiej. Już wtedy byłam pod wrażeniem, już wtedy udzielił nam się ten przepiękny entuzjazm. Dzisiaj podobno arcybiskup, jak rozmawialiśmy, w czapce konduktora ze znaczkiem Światowych Dni Młodzieży odprawiał młodzież z Gdańska do Krakowa. A za naszymi plecami entuzjazm ludzi młodych. Oni przybyli naprawdę z najodległejszych zakątków świata. Przybyli po to coś fascynujące, aby zamanifestować swoją wiarę w Jezusa Chrystusa, aby zamanifestować swoją przynależność do wspólnoty Kościoła. Europa w tym czasie bardzo mocno potrzebuje właśnie świadectwa, takiego świadectwa ludzi młodych, którzy są nadzieją Kościoła. Jak patrzę, ojcze, na tych młodych ludzi, to mam jedną refleksję. Właśnie, jest nadzieja. Gdzie chrzest? Tam nadzieja. Oni są ochrzczeni, są fantastyczni ludzie. Oni dają nam jeden sygnał. Nie lękajmy się, cokolwiek na świecie się dzieje, oni dzisiaj manifestują jedno. Nie dajemy sobie wydrzeć naszej wolności, obszarów naszej wiary, tej przestrzeni. Nie damy się zepchnąć. To jest dzisiaj tak absolutne świadectwo, które jest potrzebne światu i potrzebne jest przesłanie miłosierdzia. Dwa przesłania. Miłosierdzia, ale też dzisiaj, w dobie tego, co dzieje się na świecie, drugie przesłanie. Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi. To dzisiaj wybrzmiewa. Oni są tak radośni, tak entuzjastyczni, ale też widać, mają w ręku bardzo często różańce. Gdzieś tam, prawda, te symbole, elementy naszej wiary. Jak patrzę na młodych z różnych krajów, takich jak chociażby Puerto Rico, bo z takimi rozmawiałam, Gabon, czy też inne kraje, naprawdę tam jeszcze jest takie przywiązanie do wiary, tak właściwie kwitnące przywiązanie do wiary. Mają bardzo wielki szacunek dla osób duchownych. To widać, te gesty, które mają, to naprawdę buduje. Także myślę, że chrześcijaństwo było, jest i będzie, bo ci młodzi ludzie potwierdzają, że to posłanie, to przesłanie będą przekazywać następnym pokoleniom. I o to chyba chodziło przede wszystkim Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II, który zapoczątkował te fantastyczne spotkania, ale i też myślę papieżowi Franciszkowi, który będzie się tutaj wśród tych ludzi, tu w Krakowie, tutaj począwszy od Błoni, od Drogi Krzyżowej, też poprzez czuwanie w brzegach, które są naprawdę perfekcyjnie, moim zdaniem, przygotowane. Też chcę powiedzieć jedną rzecz. Chylę czoła przed organizacją Kościoła. Naprawdę Kościół cały się zorganizował i na poziomie episkopatu, i na poziomie też tutaj przede wszystkim Kościoła krakowskiego, ale i też we wszystkich diecezjach. Naprawdę kapłani, biskupi, arcybiskupi, chylę przed wami czoła. Olbrzymia praca, jaką wykonaliście. Księża proboszczowie, którzy zatroskani, naprawdę opiekują się każdym. Kościół pokazał najwyższy z możliwych poziom organizacji, zatroskania o młodych ludzi, ale jednocześnie też o ich formację, prawda? Więc my dorośli, my się mobilizujemy do tego, żeby chociażby właśnie pojednać się z Panem Bogiem, żeby też przemyśleć sobie wiele kwestii. I powiem tak, że dla mnie to wielki zaszczyt i honor, że mogłam uczestniczyć w organizacji z największą radością, a wszystkich przeciwników, ojciec wie, pokonujemy dobrym słowem. Dobrym słowem. Panie minister, szczególny rok, rok Światowych Dni Młodzieży, ale także dziękczynienia i wspólnoty Kościoła w naszej ojczyźnie, ale także i państwa polskiego za 1050 lat chrztu naszej ojczyzny. No dla mnie to szczególna data, bo ja jestem dzieckiem tysiąclecia. Wtedy pamiętamy, że w 66 roku nie dane było nam obchodzić tą piękną rocznicę. Pamiętamy piękne starania naszego kardynała Wyszyńskiego, wciąż nieodżałowanego. Ale dzisiaj możemy się cieszyć tą rocznicą tak bardzo i w sposób szczególny, bo przecież wiemy, że też Ojciec Święty przybywa do Częstochowy i że to jest ten element, kiedy będziemy w sposób taki znaczący, bo msza będzie miała charakter narodowy, będzie tam zgromadzenie narodowe i myślę, że będzie wielu, wielu duchownych, bardzo znaczących, będzie też wielu naszych księży, którzy będą koncelebrować, ale też wiem, że wybiera się masa wiernych. Dzisiaj też młodzież jakby falą gdzieś z północy przemieszcza się przez Częstochowę. Chcą tą Częstochowę zobaczyć, chcą dotknąć bliskości Matki Bożej z naszego narodowego sanktuarium. Bardzo się z tego cieszę, tam też jesteśmy gotowi, chylę też czoła przed arcybiskupem
arcybiskupem, księdzem arcybiskupem Depo i przede wszystkim Paulinami. Oni tam naprawdę odrobili kawał dobrej roboty. To warto podkreślać, bo często mówię dla tych, którzy krytykują. Zróbcie chociaż jedną, nie wiem, setną z tego, co ci ludzie zrobili, to zobaczycie, jaki ogrom pracy wykonali. Naprawdę myślę, że młodzi ludzie w naszym kraju poczują się bardzo dobrze. I my mamy też jeszcze jeden cel, właśnie obok tego przesłania, na którym najbardziej zależy, czyli festiwalu wiary, festiwalu miłości, radości, młodości, uczty też intelektualnej, bo na taką przecież szykujemy się, prawda? Ale i też wielkich rekolekcji, bo to jest też czas, kiedy odbywają się rekolekcje, dni skupienia. Mamy też wielką nadzieję, że przy tej okazji będzie promocja naszego pięknego chrześcijańskiego kraju na cały świat, że ci młodzi ludzie poniosą tą informację, że inni będą chcieli też do nas przyjechać i myślę, że w ten sposób będziemy też mogli pełnić taką misję, do której jesteśmy powołani od 1050 lat. W Krakowie szczególne miejsca to oczywiście błonia krakowskie, na których spotkaliśmy się niejednokrotnie ze świętym Janem Pawłem II, z ojcem świętym Benedyktem XVI 10 lat temu, ale to także Łagiewniki, Centrum Bożego Miłosierdzia, Sanktuarium Jana Pawła II, brzegi, o których wspomniała pani minister, a jakżeż tu nie wspomnieć o oknie na Franciszkańskiej 3, z którego święty Jan Paweł II do ludzi młodych kierował zawsze porywające słowa. No, mamy nadzieję, że również w tym oknie zobaczymy papieża Franciszka. I na pewno to oczekiwanie będzie bardzo duże, ale rzeczywiście wciąż mamy w pamięci te serdeczne, przyjacielskie i mądre spotkania z okna papieskiego. Ono już na zawsze chyba wpisało się w nasze serca, w nasz kalendarz wydarzeń, szczególnie jeśli gościmy tutaj tak ważne osoby, jak właśnie ojcowie święci. Więc czekamy na pewno i sygnał, który płynie z tego okna, zawsze był dla nas wzmocnieniem. Pamiętamy czas, kiedy on był szczególnym wzmocnieniem. My, ale ci młodzi ludzie dzisiaj potrzebują też takiego zastrzyku odwagi w głoszeniu Ewangelii, w głoszeniu Bożego Miłosierdzia. Ale ja dzisiaj jestem naprawdę, to się udziela, myślę, ojcze, nam również. Ja jestem pewna, że ci ludzie to posłanie Bożego Miłosierdzia, to, co dokonała święta Faustyna Kowalska, to jest absolutny fenomen, prosta kobieta. Ja jestem pod jej absolutnym wrażeniem i myślę, że każdy, kto zetknie się z jej dziedzictwem i z bardzo prostą modlitwą do Jezusa, któremu należy zaufać, to będzie taki posag, który stąd zabiorą na swoje dorosłe życie. Myślę, że to będzie piękny posag, jeden z najpiękniejszych. Młodzież, która przechodzi za naszymi plecami, przechodzi właśnie przez ulicę Franciszkańską. Nie ma chyba grupy, która by się nie zatrzymała przy tym oknie papieskim, nie popatrzyła, tak jakby chcieli dzisiaj powiedzieć, że przyjdziemy tu, jutro, pojutrze, bo oni już wiedzą, że Ojciec Święty Franciszek pojawi się w tym oknie i także do ludzi młodych skieruje swoje słowa. I pewnie przyjdą, jestem tego pewna i to bardzo licznie, ale ja tak sobie myślę, bo wczoraj nawet powiedziałam, taką ciekawostkę powiem naszym telewidzom, ojcu, że wczoraj powiedziałam w jednej ze stacji, że pytano o zagrożenia, różne straszne rzeczy, naprawdę, my już tu innym życiem żyjemy, wciąż pozdrawiamy, nie lękajcie się, naprawdę. I powiedziałam taką kwestię, że my mamy pakt z Ojcem Świętym Janem Pawłem II na te Światowe Dni, na bezpieczeństwo, na pogodę mamy pakt z Ojcem Świętym. Proszę bardzo, jak pięknie. Jeszcze wczoraj rano wczoraj tak padało. Tak. O 7 rano byłam na rynku krakowskim i mówię, Panie Boże, Ojcze Święty, no nie tak umawialiśmy się, no i proszę. Pogodę mamy śliczną. Oczywiście to też taki element bardzo, bardzo humorystyczny, wesoły, ale Ojciec Święty przecież też był Jan Paweł II osobą szalenie pogodną i myślę, że nam tutaj wybaczy, a wręcz przeciwnie, będzie nam sprzyjał. Ja myślę, że on nad nami czuwa, czuwa nad tymi młodymi ludźmi i że w ten sposób będzie chciał również pomóc, abyśmy te Światowe Dni Młodzieży abyśmy wszyscy przeżyli w takim duchu, aby to posłanie, jeszcze raz powtarzam, Bożego Miłosierdzia, które też nie jest posłaniem łatwym do zrozumienia. Czasami się buntujemy, jak to, prawda, odpuszczać, no przecież my tacy czasami zawzięci w sercu, tak, z tymi naszymi charakterkami, a jednak można. To dociera, a jeśli do tego dodamy ten entuzjazm wiary młodych ludzi, to powtarzam, gdzie chrzest, tam nadzieja. Pani minister, ważna kwestia, no właśnie, różnego rodzaju środowiska liberalne, lewicowe, także i stacje należące do tych środowisk, za wszelką cenę
próbowały zniechęcić ludzi młodych, aby nie przyjeżdżali do Krakowa, że różnego rodzaju niebezpieczeństwa, bo Europa jest niespokojna, więc myślę, że to jest ten właściwy moment, aby raz jeszcze zapytać się o przygotowania, o bezpieczeństwo Krakowa, o te wszystkie służby, które zostały zaangażowane po to, aby, podkreślmy to raz jeszcze, młodzi czuli się bezpiecznie i są bezpieczni w Krakowie. Chcę powiedzieć z całą mocą, w swoim imieniu, jako szefowa całego zespołu, a więc nie tylko kwestia bezpieczeństwa, ale też logistyki, różnych innych kwestii związanych z organizacją, ale i też w imieniu, myślę, pana ministra Błaszczaka, którego pozdrawiamy, który czuwa na co dzień nad służbami i nadzoruje, ale też wszystkich komendantów, że naprawdę, oczywiście trzeba mieć oczy dookoła głowy i młodzi ludzie też są pewnie uczuleni, ale tu to jest naprawdę fantastyczna młodzież. Tutaj nie widzę jakichś specjalnych zagrożeń, natomiast służby są absolutnie wszędzie. Może ich nie widać i dobrze, ale nie mówimy w jakiej ilości. To wszystko jest objęte szerszą tajemnicą, bo to jest oczywiste. Ale nawet ten przypadek wczorajszy łódzki pokazał, czyli prewencyjnie, prawda, że jednak czujność jest i że tego typu elementy są wychwytywane. Nasze służby działały dużo, dużo wcześniej, ojcze, więc to nie jest tak, że coś robi się na ostatnią chwilę albo w danych już dniach. Takie rzeczy zabezpiecza się już dużo wcześniej, więc my mamy też pełną wiedzę na tematy, no, kto do nas przybywa, jak to wygląda i tak dalej, i tak dalej. Także spokojnie, z całą swoją mocą tutaj podkreślam, że jesteśmy przygotowani, również służby medyczne. Służby medyczne, procedury, które są, ja tutaj żelazną ręką jednak trzymałam te procedury na wypadek, gdyby trzeba było takich procedur użyć, ale myślę, że tak nie będzie. One muszą zadziałać perfekcyjnie, na najwyższym poziomie i tak w tym zakresie, w którym nie zadziałały na przykład we Francji czy w Brukseli. Więc począwszy od informacji, skończywszy na służbach medycznych, na korytarzach powietrznych, na mobilności służby w całym kraju, szczególnie medycznych. Naprawdę jesteśmy gotowi. Słuchajcie, bądźcie spokojni. Mówię tutaj też do rodziców. Sama jestem matką, ojcze. Moje dzieci przybywają na Światowe Dni Młodzieży. Za chwileczkę będzie syn, który też chce tutaj dopomóc. Ci młodzi ludzie znają języki, więc chcą tutaj być też przydatni. Ale myślę, że jako matka chcę powiedzieć bardzo wyraźnie wszelkim mamom, babciom, żeby spokojnie dzieci puszczały. Tu jest bardzo dużo też księży, bardzo dużo księży, którzy opiekują się tymi grupami, ale też każdym, kto poprosi o pomoc. Natychmiast jest sznureczek, łańcuszek osób chętnych do tego, żeby udzielić informacji, pokierować, przekierować, udzielić ewentualnie pomocy. Bardzo dobrze pomocy. Zorganizowany wolontariat, także tak, pani minister, tak. Rozstawiony dosłownie prawie na każdym skrzyżowaniu ludzie władający językami, służący pomocą, mapkami, pokazujący gdzie dotrze, którędy najprościej i najkrócej. Ja nie wiem, ojcze, skąd oni mają tyle energii. Wczoraj wieczorem odwiedziliśmy kilka wolontariatów, punktów w wolontariacie, bo chcieliśmy, żeby chociaż polskie jabłka zjedli, cokolwiek, soki, żeby ich jakoś serdecznie też pozdrowić, wesprzeć. No niespożyta siła, energia, mimo tego upału, mimo tego gorąca, praktycznie non-stop służą pomocą i też tutaj logistycznie pomagają młodym ludziom i przygotowani są naprawdę perfekcyjnie, komputery się grzeją, więc myślę, że też na tym poziomie takim profesjonalizmu, tak, mówię tutaj o kwestiach internetu. My czuwamy, żeby też sieć nie siadła, żeby to pani minister też cyfryzacji różne inne osoby, a to już dużo wcześniej przygotowaliśmy te kwestie. No jeśli coś tam się wydarzy, przecież to normalne, ale wrócę jeszcze do tego zniechęcania. Pamięta ojciec, przecież bodajże Francja, Hiszpania, były billboardy, nawet manifestacje przeciwko Światowym Dniom Młodzieży. I co? I wyszło jeszcze lepiej niż odwrotny nawet organizatorzy skutek. Tak zamierzali. Ja myślę, że dzisiaj tak jest w Krakowie. Proszę zobaczyć. Naprawdę my spodziewaliśmy się, powiedzmy, jakiejś tam ilości ludzi. Dzisiaj już widzimy i już mamy meldunki, że tych ludzi jest jeszcze więcej niż spodziewaliśmy się. Piękny manifest, czyli nie słuchają malkontentów. Malkontentów nie potępiamy, Boże miłosierdzie, ale zapraszamy do Krakowa. Ja wczoraj wątpiących może redaktorów serdecznie zapraszałam. Natomiast też oczywiście pytania były, ale ja już myślałam, że era pewnego pana z Biłgoraja minęła, ale jednak paru jeszcze takich naśladowców się znalazło, pytają o różne kwestie. Chcę powiedzieć, że jeśli idzie o kwestie dotyczące na przykład finansów, bo to no pytają, właśnie, jasno, także pani minister, pokazały się także komentarze, że nie starczy na 500+, bo się państwo zadłużyło z racji na Światowe Dni Młodzieży. Nieprawda. To, co zaplanowaliśmy, chcę powiedzieć jedną rzecz, żeby to wybrzmiało, to ważne tutaj w telewizji Trwam, specjalna ustawa, tak, na tą wizytę Ojca Świętego i Światowe Dni Młodzieży została przyjęta przy jednym głosie wstrzymującym się. Cała Izba
bez jednego głosu sprzeciwu przyjęła tą ustawę, a więc przyjęła również budżet dla Światowych Dni Młodzieży. Naprawdę nas to nie rujnuje w żadnym wypadku. I przede wszystkim te środki zostały przeznaczone na bezpieczeństwo, na to, aby też i służby medyczne miały właściwe zabezpieczenie, a sprzęt, który służby kupują, bo w głównej mierze to jest też kwestia sprzętu, pozostanie tutaj w Polsce i będzie służył Polakom najbardziej potrzebującym, czy też szpitalom, czy służbom. Ten sprzęt jest nowoczesny, najlepszej jakości. On już dawno powinien tak naprawdę zostać zakupiony i to dobro tutaj pozostanie. Także naprawdę, jeśli idzie o środki, to spokojnie, jesteśmy gościnni, ale nie rujnujemy budżetu w żaden sposób, więc tym wszystkim, którzy powątpiewają, proszę bardzo, niech piszą do mnie interpelacje. My przejrzyście jesteśmy w stanie wszystko pokazać. Bardzo duże koszty poniósł Kościół Polski. I tu trzeba też podziękować wszystkim ofiarodawcom, wszystkim, którzy gdzieś tam w puszki, a może jeszcze niech włożą, bo myślę, że tutaj największą ofiarę poniósł Kościół w tym zakresie. Pani minister, także myślę, taki bardzo jasny impuls, który pójdzie do społeczeństwa, to myślę także świadectwo i potrzeba serca. We większości punktów spotkań z Ojcem Świętym, Franciszkiem, z pielgrzymami, którzy przybędą na Światowe Dni Młodzieży, uczestniczyć będzie zarówno głowa państwa, pan prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, ale także pani premier i Rada Ministrów. Tak, oczywiście. My również, jako ja, jako członek Rady Ministrów, szef kancelarii, a także pan pełnomocnik do spraw Światowych Dni Młodzieży, moja prawa ręka, pan minister Paweł Majewski, będziemy uczestniczyć we wszystkich uroczystościach. A jeśli idzie o pana prezydenta, o panią premier, to na pewno w uroczystościach w Częstochowie, bo tam jak wymiar mszy narodowej, tak jak również zarządził episkopat, to jest bardzo ważne, ale tam właśnie u Matki Bożej będziemy wszyscy i tutaj oczywiście w Krakowie w brzegach, w Wieliczce, na tej mszy posłania też będą najważniejsze osoby w państwie. W pozostałym zakresie wszyscy inni ministrowie będziemy się angażować bardziej może z boku, bo to festiwal młodości, wiary. Rząd tylko na zasadzie takiego naprawdę wielkiego szacunku dla tych młodych ludzi. Ale raczej się porwać z boku. Temu entuzjazmowi. Nie, no ja się na pewno dam porwać, ojcze Piotrze. Tutaj nie ma szans. Oczywiście najbardziej myślę tym śpiewem, no, który jest bliski mojemu sercu. Ja wiele lat śpiewałam w moim parafialnym kościele. W ogóle pozdrawiam moje miasto. Jeszcze był jeden akcent wczoraj. Posadziliśmy z wolontariuszami eminencja kardynał Stanisław Dziwisz, pani premier Beata Szydło, pan profesor Jan Szyszko, nawet minister środowiska Włoch, również obecny tutaj, jak wiemy, na sympozjum naukowym w Krakowie. Posadziliśmy cisy, które zostały właśnie, urządziliśmy Park Miłosierdzia pod centrum Jana Pawła II tutaj w Krakowie. I cisy, które dzięki uprzejmości Lasów Państwowych, panowie się naprawdę napracowali, ale na miejscu, jak pamiętamy, tam gdzie pracował ojciec święty Jan Paweł II, Solwaj. Trudny teren. Leśnicy zrobili wszystko, żeby te cisy nam się przyjęły i jest wielki Park Miłosierdzia na pamiątkę spotkania młodych z ojcem świętym Franciszkiem, a cisy były błogosławione przez ojca świętego Benedykta, czyli mamy łączność Jan Paweł II, jego centrum i praca w Solwaju, Benedykt XVI i ojciec święty Franciszek, młodzież, wolontariusze, hierarchowie, głowy państwa, więc myślę, że to chcieliśmy pokazać, a cisy są tak prywatni, powiem, z Sycowa. Arboretum leśne w Stradami obok Sycowa. Także pozdrawiam, dziękuję za pomysł, za dar, za to wszystko, co leśnicy wykonali. Ojciec święty Franciszek jutro dotrze do Krakowa, przywitanie na lotnisku w Balicach, ale później ceremonia oficjalna na Wawelu i spotkanie ojca świętego Franciszka z panem prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej. Natomiast pani premier spotka się z sekretarzem stanu, z księdzem kardynałem Piero Parolinem. Tak, jutro są rozmowy. Oczywiście serdeczne powitanie. No, Wawel, jak zawsze, koronowane głowy i najważniejsze osoby ze świata polityki, kościoła, witane przez pana prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej i rozmowy oczywiście na odpowiednim poziomie dyplomatycznym, rozmowy, które pewnie będą dotyczyły tego, co się dzieje, a więc Światowych Dni Młodzieży, być może też spraw, to nie uprzedzajmy, to uzależniam oczywiście od woli naszych przywódców, ale te rozmowy są zawsze dobre. Ja chcę podkreślić, że rozmowa pani premier z ojcem świętym Franciszkiem w Rzymie, kiedy byliśmy 13, jak państwo pamiętacie, maja,
To były bardzo dobre rozmowy. Wtedy też rozmawialiśmy na tematy, gdzie próbowały różne media, prawda, spekulować. Tak. Pani premier Sauer rozpoczęła rozmowę dotyczącą uchodźców i chcę powiedzieć, że mamy takie dwa akcenty bardzo, może warto to zapowiedzieć, ojcze, pewnie Telewizja Trwam jeszcze o tym Radio Maryja powie, ale właśnie w Częstochowie, tutaj bardzo dziękuję protokołowi dyplomatycznemu, też watykańskiemu, polskiemu, ale też ojcom Paulinom, będzie taki akcent, który pokaże, że jest nasz polski wkład w pomoc uchodźcom. Pamiętacie Państwo, że sprowadziliśmy do Polski około 200 uchodźców z bezpośredniego zagrożenia z Donbasu, z Mariupola, tam gdzie jest nadal zresztą trwa wojna i to potworna wojna, która dziesiątkuje ludzi. I ci ludzie przeszli przez ośrodek Caritasu w Rybakach, prowadzonego przez księdza Hartkiewicza. Rodzina, która już z tego ośrodka wyszła, która próbuje funkcjonować w polskich warunkach gdzieś w Opolu, ta rodzina będzie niosła dary dla Ojca Świętego między innymi. Myślę, że kolejny nasz wkład, przecież bardzo często też byliśmy oskarżani o Holokaust. Pamiętacie Państwo artykuły w nieprzyjaznej prasie, w tym również zachodniej. Będzie taki dobry akcent, warto na to zwrócić uwagę. Obok rabina w Birkenau będzie modlił się polski ksiądz. Ksiądz proboszcz z Markowej, pozdrawiam w ogóle Markową, ale mamy piękny przykład rodziny Ulmów. Rodziny Ulmów, sześcioro dzieci, mama z siódmym dzieckiem w ciąży, fantastyczny ojciec, rozstrzelani za to, że pomagali Żydom. Ale Markowa mimo ich rozstrzelania dalej niosła pomoc rodzinom żydowskim podczas okupacji. Dzisiaj ta rodzina jest w procesie beatyfikacji. Potrzebny też jest cud, jak mawiał ksiądz proboszcz stamtąd. Ja modliłam się też o to, żeby właśnie ta młodzież, tak jak oni dbali o dzieci, o te rodziny wtedy, żeby o tą młodzież również tutaj zadbali. Mocno w to wierzę, że tak będzie. A więc to posłanie, że Polacy zawsze dbali o to, żeby podać rękę pomocną wtedy, kiedy inny człowiek, niezależnie od tego, jaką ma wiarę, jakie ma przekonania, jakiego jest koloru skóry, żeby po prostu w potrzebie pomóc. Obok naszej gościnności polskiej, polskie serce na dłoni. Ja bardzo się cieszę, że to wybrzmi i chcę, żebyście Państwo też na to zwrócili uwagę. To bardzo ważne elementy podczas wizyty Ojca Świętego Franciszka. No i wreszcie pan minister Waszczykowski wczoraj zawiózł pomoc do Jordanii. Byliśmy tam wraz z panem ministrem. Właśnie, ojcze Piotrze, bardzo się cieszymy, że ta relacja wybrzmiała, bo przecież ta pomoc tam w ich naturalnym środowisku, blisko domu, bo przecież ta wojna kiedyś się skończy, żeby mieli łatwo wrócić pod, może na swoją ziemię, bo pod swój dach będzie im trudno. Ale to są te elementy, że przecież można pomagać na różne sposoby, nawet trzeba pomagać na różne sposoby, niekoniecznie na modłę, jaką dyktują nam ci, którzy tak naprawdę nie do końca też chyba dobrze służyli tym czy przysłużyli się tym osobom, jakby dość nierozumnie dając hasło na to przyjeżdżajcie, no i co, i teraz jest już tylko gorzej. Naprawdę, jeśli pomagać, to trzeba to robić umiejętnie. Pomoc Kościołowi w potrzebie. To stowarzyszenie jest fantastyczne. Naprawdę warto o tym mówić, dlatego że to, co ci księża tam robią, to jest naprawdę mistrzostwo świata. Tak właśnie powinno się tym ludziom pomagać. Z tego, co wiem, chcą budować w tej chwili na przykład pawilony, gdzie będą miejsca pracy. Ci ludzie będą mogli, nie wiem, handlować, zajmować się tym, co najlepiej potrafią. Budują szpitale, opiekują się dziećmi, opiekują się uchodźcami. Tam właśnie w tych rejonach, gdzie ta wojna może te, powiedzmy nie dosięga, ale oni są jakby w naturalnej bliskości swojego rodzinnego domu. Więc na te elementy zwróćmy uwagę. I ja myślę, że to również wybrzmi podczas rozmów najwyższych, najważniejszych osób w państwie z Ojcem Świętym Franciszkiem. Tak na marginesie, pani minister, podoba się nasze studio w centrum Krakowa. No podziwiam. Podziwiam, jak tylko tutaj weszłam. Studio jest absolutnie fantastyczne. Myślę, że właśnie cały czas tak naprawdę nie mogę się nawet skupić, ponieważ ta młodzież tutaj przelewa nam się całymi falami. Co rusz inna flaga, co rusz inna parafia gdzieś tam z zakątków. Oczywiście śpiewy, entuzjazm. Ja jestem też pod wrażeniem, bo tutaj w tym upale ojciec, ale i też tutaj kłaniam się po drugiej stronie naszym kamerzystom, tak, naszym operatorom, przepraszam, bo tu fachowo trzeba się wypowiedzieć, operatorom kamer, którzy też tutaj dzielnie ten upał wytrzymują. Słuchajcie, naprawdę jestem pod wrażeniem, jesteście wielcy, ale ten przekaz też dla innych, którzy nie mogą tutaj przyjechać. My was pozdrawiamy, szczególnie za chorych, albo za tych, których po prostu nie było dane tutaj przyjechać, bo pracują, być może też nie stać, bo przecież mamy też takie sytuacje. Pozdrawiamy was serdecznie i obiecujemy wielką modlitwę tutaj podczas różnych uroczystości za telewidzów Telewizji Trwam i za słuchaczy Radia Trwam.
Maryja, a uczestnicząc przez to właśnie szkiełko, uczestniczycie razem z nami. Bardzo wam za to jesteśmy wdzięczni i wspierajcie nas tutaj modlitwą, wspierajcie tych młodych ludzi, bo ta modlitwa wybrzmiewa tutaj na każdym kroku. Bardzo wam też dziękujemy za wszelkie przejawy. Państwo też często spotykacie nas ostatnio w Miliczu. Tutaj też chcę się ukłonić. Podchodzicie, mówicie, no słuchamy Radio Maryja, oglądamy to, jak się cieszymy, że możemy się tutaj zobaczyć. Dziękuję wam za to, że zapewniacie nas, że się za nas modlicie. To jest nasz oręż i to jest właśnie to, nie lękajcie się, to jest wtedy możliwe dzięki waszej modlitwie. Dziękuję wam za to. Mamy oczywiście transmitować będziemy wszystkie punkty papieskiej pielgrzymki, wizyty Ojca Świętego do naszej ojczyzny. Przy tej okazji dziękuję także księdzu profesorowi Janowi Machniakowi, który jest proboszczem tutejszej parafii pod wezwaniem wszystkich świętych, który jak zawsze gościnnym, życzliwym sercem przyjął telewizję Trwam Radio Maryja i dzięki życzliwości księdza profesora w tak fantastycznym miejscu w centrum Krakowa możemy rozmawiać. Mamy nadzieję, pani minister, że niejednokrotnie będziemy się w tym miejscu spotykać, a może także uda się do naszego studia zaprosić panią premier, aby była sposobność spotkania się. Myślę, że tak, jeśli delikatnie, bo jest oczywiście osobą bardzo skromną. Pozdrawiamy panią premier, dzisiaj pracuje, jest Rada Ministrów, sprawy państwa muszą się toczyć, ale też czuwamy nad tym bezpieczeństwem. To można powiedzieć oczko w głowie pani premier, żeby tu Polacy młodzi dobrze czuli, ona jest jak mama, tak? I chciałabym, żeby Polacy, ale też wszystkim młodzież z tego świata tutaj dobrze się czuła. Także myślę, że jeśli będzie taka możliwość, to na pewno tak, jak przebije się przez te oceany tutaj młodych ludzi, to na pewno, ojcze, tak piękna sceneria, naprawdę rozmowa fantastyczna. Ja tylko jeszcze jedno ogłoszenie, się ojciec pozwoli. My tu jesteśmy tu z panem ministrem Majewskim, jesteśmy do dyspozycji, jesteśmy też często w pawilonie polskim, tam zapraszamy, jeśli ktoś będzie chciał, jeszcze raz powtarzam. Tak jest, przy Wawelu. Minister Rolnictwa, Rozwoju Wsi i wszelkie agencje związane z nim przygotowały, tak jak powiedziałam, polskie jabłka, wodę. Naprawdę, jeśli ktoś tam będzie potrzebował, to zapraszamy serdecznie. A jesteśmy tutaj też do dyspozycji wszystkich służb, wszystkich państwa, również prasy, radia, telewizji. Jeśli trzeba w czymkolwiek pomóc, część rządu przeniosła się do Krakowa. I do ludzi młodych apel. Kto się jeszcze nie zdecydował, pani minister, niech się pakuje i niech przyjeżdża do Krakowa. Ale słuchajcie, plecaki, jest fantastycznie, jest cieplutko. To jest taka przygoda, którą uważam, przeżywa się raz na całe życie. Może się już więcej nie przydarzyć. Oby jeszcze do Krakowa. Raz pewnie jak tutaj zdamy egzamin, to może i takie decyzje gdzieś tam w Watykanie zapadną. Natomiast dzisiaj widzimy, że to był strzał w dziesiątkę i naprawdę możemy być tutaj wszyscy dumni i wszyscy sobie wzajemnie dziękować, a teraz też wzajemnie się modlić. Ubogacamy się. To jest coś, czego nam nikt nie odbierze. Mogą nas okraść, mogą nam zabrać wszystko, ale tych chwil już nikt nam nie zabierze. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Drodzy państwo, w centrum Krakowa przy Kościele Wszystkich Świętych, świętych apostołów Piotra i Pawła, gdzie mieści się nasze studio, studio telewizji Trwam, studio Światowych Dni Młodzieży. Rozmawialiśmy z szefową Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pani premier Beaty Szydło, z panią minister Beatą Kępą. Dziękuję serdecznie. Dziękuję i pozdrawiamy, ojcze. I mówimy sobie do zobaczenia. Mówimy do zobaczenia, bo w niedzielę pewnie już ochrypniemy. Będziemy śpiewać z młodzieżą. Do zobaczenia. I raz jeszcze pozdrawiamy bardzo gorąco wszystkich widzów telewizji Trwam. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Rozmawiał ojciec Piotr Detlaff prosto z naszego plenerowego studia w Krakowie, a w centrum prasowym w Krakowie jest ojciec Grzegorz Woś. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica. Teraz i zawsze. Witam serdecznie ojcze Dariuszu, witam wszystkich radiosłuchaczy. Ojcze Grzegorzu, ojciec jest w centrum wydarzeń, bo po pierwsze jest w Krakowie, a centrum kościoła przenosi się do Krakowa w tych dniach wraz z Ojcem Świętym, no ale też w centrum prasowym, do którego spływają różne informacje. Centrum prasowe na ulicy Grodzkiej, a równocześnie to jest centrum samego Krakowa, w związku z tym i tłumy ludzi młodych, którzy zapewne zawładnęli całym miastem. Jak to wygląda, jak ta atmosfera w Krakowie na 4 godziny przed rozpoczęciem mszy świętej, na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży? Tak jak ojciec wspomniał, jesteśmy w kilku miejscach rozmieszczeni jako Telewizja Trwam i Radio Maryja. Studio mamy w centrum przy Kościele Świętych Apostołów Piotra i Pawła na ulicy Grodzkiej. Centrum prasowe jest w Akademii Górniczo-Hutniczej. Natomiast jeszcze jesteśmy obecni na kampus Misericordie i nasi reporterzy chodzą ulicami Krakowa, rozmawiają z młodymi ludźmi, których rzeczywiście rzesza przez cały Kraków przemierza. Bardzo radośni, bardzo kolorowi, bardzo rozśpiewani, uśmiechnięci.
wczoraj tych późnych godzin nocnych okupowali, powiemy sobie, krakowski rynek. I powiem szczerze, takiego rynku krakowskiego jeszcze nie widziałem. Tak radosnego, tak rozśpiewanego, a jednocześnie tak rozmodlonego. Bo to jest ważne, to chyba trzeba też przyznać. Poza tym, że są te ważne wydarzenia, o których będziemy mówić, które będziemy też relacjonować na naszych antenach, są też tak zwane festiwale miłosierdzia na wielu placach Krakowa, między innymi naprzeciwko Kościoła Apostołów Piotra i Pawła przy Parafii Wszystkich Świętych na ulicy Grodzkiej. Tam może kojarzą słuchacze, gdzie stoi pomnik Piotra Skargi, też jest rozmieszczona scena. I tam na tej scenie głoszona jest Ewangelia. Jest radosny śpiew, jest muzyka, jest wychwalanie Pana Boga. Tego też w Krakowie nie było wcześniej. I to jest, myślę, wielka moc, wielka potęga Światowych Dni Młodzieży. Ta ewangelizacja, która jest głoszona z ogromną mocą, ale też i z ogromną radością. Widać teraz rzesze młodych ludzi, którzy po posiłku zmierzają już powolutku na krakowskie Włonia, gdzie, tak jak ojciec wspomniał, o 17.30 rozpocznie się msza święta, którą odprawi i słowo Boże skieruje metropolita krakowski, ksiądz kardynał Stanisław Dziwisz. I ta msza święta będzie takim oficjalnym momentem inauguracji Światowych Dni Młodzieży. Natomiast jeżeli chodzi o dzień pielgrzyma, który przyjechał na Światowe Dni Młodzieży, jest on bardzo bogaty w różne wydarzenia. Te wydarzenia są od samego rana, są katechezy w różnych językach, są spotkania w ważnych miejscach, między innymi takim miejscem, jednym z głównych jest Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach, do którego też każda grupa odbywa pielgrzymkę. To jest też tak bardzo szczególne w roku Miłosierdzia Bożego. W centrum Miłosierdzia Bożego, tak byśmy powiedzieli, skąd ta nauka o Bożym Miłosierdziu wyszła na cały świat. Tę naukę przypomniała święta siostra Faustyna. Tutaj młodzi ludzie bardzo ochoczo, bardzo licznie przybywają. Też chciałbym zwrócić uwagę, że oprócz Krakowa ojciec święty zatrzyma się, odwiedzi Jasną Górę, odwiedzi też Auschwitz-Birkenau. Wczoraj, kiedy jechaliśmy tutaj do Krakowa, wstąpiliśmy na chwilę na Jasną Górę. Tam też bardzo wielu pielgrzymów, którzy pewnie później już nie będą mogli uczestniczyć w tej mszy z papieżem, tam się zatrzymują, tam Matce Bożej Królowej Polski też polecają i Światowe Dni Młodzieży, i swoje życie. Ojcze Grzegorzu, Kraków to miasto wielu świętych, szczególne miasto, ale także świętego Jana Pawła II. Jak święty Jan Paweł II obecny jest pośród uczestników Światowych Dni Młodzieży? To jego miasto, ale to także inicjator Światowych Dni Młodzieży. Święty Jan Paweł II jako jeden z dwóch patronów szczególnych Światowych Dni Młodzieży obok świętej siostry Faustyny jest obecny tak bardzo fizycznie, możemy powiedzieć, poprzez wiele plakatów, billboardów, na których jest jego wizerunek i przypomina nam o tym, że on jest z nami, że spogląda na nas. Też bardzo ważnym miejscem obok Łagiewnik jest sanktuarium świętego Jana Pawła II na Białych Morzach, tam gdzie Karol Wojtyła pracował ciężko w fabryce sody w Solwaj i tam też będzie Ojciec Święty, tam też będzie Eucharystia, tam też pielgrzymi zatrzymują się, nawiedzają to szczególne miejsce, nawiedzają relikwie świętego Jana Pawła II. I to, co ojciec Dariusz też myślę, że ważne, żeby wspomnieć, kiedy rozmawia się z młodymi ludźmi z całego świata, bardzo wielu z nich mówi: nie znałem Ojca Świętego, nie spotkałem go w swoim życiu. Byłem jeszcze bardzo mały, kiedy on żył, kiedy sprawował swój pontyfikat, ale jest dla mnie kimś ważnym, bo mówili mi o nim moi rodzice, bo mogę o nim przeczytać w książce, bo jego świadectwo, świadectwo jego życia jest ciągle bardzo żywe, bardzo aktualne i też chcę podkreślić, i to jest takie zaskakujące. Wczoraj z ojcem Piotrem szliśmy przez ulicę Krakowa, bardzo wielu Francuzów spotykaliśmy.
Mówimy często o Francji, że jest krajem bardzo laickim, bardzo świeckim. Ta świeckość jest obecna i w przemówieniach najważniejszych polityków tego kraju. Natomiast tutaj widzimy bardzo liczne grupy Francuzów. Według organizatorów Francuzi są trzecią grupą pod względem liczby pielgrzymów tutaj obecnych. Jest około 30 tysięcy, może być około 30 tysięcy Francuzów, więc to też jest znamienne, że młodzież z tej laickiej Francji przyjeżdża tutaj tak bardzo licznie i jak wszyscy powtarzają, by umocnić swoją wiarę, ale też by później w swoich krajach, tam gdzie będą, szczególnie też we Francji, by tę wiarę wyznawać jeszcze odważniej w tym świecie, który chyba takiego odważnego świadectwa potrzebuje. Ojcze Grzegorzu, bardzo dziękuję za tę relację na gorąco. Życzę owocnej i wytrwałej pracy. O godzinie 17.30 połączymy się, by transmitować mszę świętą na rozpoczęcie Światowych Dni Młodzieży. Pozdrawiamy nasze ekipy w Krakowie i do usłyszenia. Bardzo dziękuję, ojcze Dariuszu. Pozdrawiam serdecznie. Atmosfera jest gorąca i jak słychać w śpiewie młodych ludzi też w powietrzu dosyć gorąco, a jeszcze goręcej będzie na pewno, bo to wszystko dopiero tak naprawdę się rozpoczyna. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze. Teraz i zawsze to ojciec Grzegorz Woś, prosto z Krakowa, a my jeszcze łączymy się z księdzem profesorem Pawłem Bortkiewiczem. Szczęść Boże, księże profesorze. Szczęść Boże, kłaniam się serdecznie. Księże profesorze, gdy rozpoczynają się Światowe Dni Młodzieży, dzisiaj z Francji dramatyczne zdarzenie do nas dochodzi. Atak na kościół w Normandii, w Saint-Étienne pod Rouen. Tam dwóch mężczyzn uzbrojonych w noże wtargnęło do kościoła znajdującego się na przedmieściu Rouen. W kościele był ksiądz, według tych informacji, które zbieramy, celebrujący mszę świętą. Dwie zakonnice, dwoje wiernych. Księdzu poderżnięto gardło. Jeden z zakładników walczy o życie, napastnicy zostali zastrzeleni przez służby antyterrorystyczne. W Polsce jest w tej chwili biskup Rouen, który przybył na Światowe Dni Młodzieży i mówi tak: wznoszę modlitwy do Boga ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, zapraszam niewierzących, by nas wsparli. Kościół katolicki nie może używać innej broni niż modlitwa i braterstwo między ludźmi. Tak mówi biskup diecezji, która została dotknięta tą zbrodnią w miejscu świętym. Tak, oczywiście to jest zbrodnia, to jest profanacja, to jest rzecz, która wstrząsa nami i musi wstrząsnąć. Niewątpliwie trzeba wyrazić tutaj głęboką solidarność z księdzem biskupem tej diecezji i wesprzeć jego działania na rzecz modlitwy, która, no jak wiemy, może czynić cuda. Natomiast skoro właśnie zestawiamy ten fakt z bliskością rozpoczynających się Dni Młodzieży w Krakowie, no trudno oprzeć się pewnej, może dalekiej analogii, ale niemniej jednak w jakimś sensie nasuwającej się. Chodzi mi mianowicie o to, że chodzi mi o porównanie tej zbrodni, która się dokonała w tej chwili we Francji z tym mordem na biskupie Stanisławie ze Szczepanowa, który przed wiekami dokonał się w Krakowie. Chodzi tutaj oczywiście przy uwzględnieniu wszystkich różnic, wszystkich bardzo istotnych różnic. Chodzi mi też o pewną konkluzję. Mianowicie po zbrodni biskupa ze Szczepanowa, świętego Stanisława, biskupa męczennika, wiemy, że reakcja, która wywołana została w narodzie, w społeczeństwie, w państwie, była reakcją taką, zmusiła króla Bolesława Śmiałego do pokuty, do publicznej pokuty, do odsunięcia się z tronu i tak dalej, i tak dalej. Chodzi mi po prostu o to, że naród, społeczeństwo, kościół był wtedy tak silny, że był w stanie, nie używając żadnej oczywiście presji fizycznej, ale zmusić króla do odpowiedniej reakcji. Pytanie jest o to, czy Europa, która doznaje dzisiaj podobnych zamachów, podobnych aktów terroru, podobnych aktów wojny cywilizacyjnej, wojny religijnej, czy jest w stanie zmobilizować się i właśnie zareagować w taki sposób, który będzie wyrazem autentycznej solidarności, który będzie wyrazem autentycznej siły ducha, który będzie wyrazem autentycznie wymuszającym w sposób nie fizyczny, ale właśnie duchowy, prawny, cywilizacyjny reakcję ze strony nachodźców na Europę.
I to jest pytanie, które mnie po prostu niepokoi, dlatego że to, co obserwujemy w chwili obecnej, świadczy z jednej strony o totalnej niezdolności sił porządkowych, publicznych, państwowych do ogarnięcia tej fali nachodztwa. Do tego dochodzi totalne nieporozumienie na poziomie elementarnym, odróżniania nielicznych ofiar wojny, którzy docierają do Europy. Mówię nielicznych, którzy docierają do Europy, którzy są realnymi ofiarami. Od tej zbrodniczej, wielomilionowej fali nachodźców na Europę, którzy zagrażają naszej cywilizacji. Jeżeli tego nie będziemy potrafili rozróżnić, jeżeli mieszamy te pojęcia i nie odróżniamy uchodźców od nachodźców, ofiar od zbrodniczych watach cywilizacji barbarzyńskiej, islamskiej, która nam zagraża, no wpadamy w totalny chaos pojęciowy, działaniowy i tak dalej. Myślę, że ten mord, który konał się dzisiaj we Francji, jest kolejnym, ale bardzo już wyrazistym po prostu aktem terroru cywilizacyjnego, aktem terroru wymierzonego przeciwko chrześcijaństwu, przeciwko cywilizacji zachodniej. Jeżeli ktoś tego jeszcze nie widzi, jeżeli po prostu w imię poprawności politycznej, w imię jakichkolwiek bzdurnych haseł ideologicznych rozmywa ten dramat, no to po prostu świadczy to bardzo negatywnie i bardzo tragicznie o autorach takich właśnie postaw. Rzecznik Watykanu ksiądz Federico Lombardi mówi...